Po ostatniej aktualizacji Androidowego Scratcha Junior na niektórych tabletach pojawił się problem z klawiaturą ekranową przy wpisywaniu treści do obloczku z dymkiem. W tym filmie pokażę, jak udało mi się rozwiązać wyżej wymieniony problem ze znikającą klawiaturą. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania, a także do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, jeśli ten materiał Ci się spodobał. Ostatnia aktualizacja apki w wersji na Androida, która poprawiła problem z edytorem graficznym, niestety spowodowała, że na niektórych urządzeniach klawiatura ekranowa po wywołaniu miga i od razu znika, tym samym uniemożliwiając wprowadzenie tekstu. Ma to miejsce zarówno przy edycji tekstu w dymku, jak i przy edycji nazwy projektu. Ja także zauważyłem ten problem na jednym z moich urządzeń, a konkretnie na tablecie Huawei T5, podczas gdy na urządzeniach Samsunga wszystko działało poprawnie. Posiadany przeze mnie Huawei T5 używa domyślnie klawiatury SwiftKey i jak się okazało, instalacja innej klawiatury ekranowej rozwiązała wyżej wspomniany problem. A to oznacza, że wystarczy tylko wybrać jakąś fajną klawiaturę, zainstalować ją i można spokojnie znowu kodować w Scratchu. Powstaje tylko pytanie, jaką klawiaturę ekranową wybrać, aby była ona bezpieczna i wygodna. Ja osobiście preferuję Hackers Keyboard, bardzo rozbudowaną i wygodną, zwłaszcza jeśli korzystasz z emulatora terminala na Androidzie. Niezłą propozycją jest także OpenBoard. Jest to oprogramowanie typu open source, co pozwala traktować ją jako bezpieczną z powodu dostępnego publicznie kodu źródłowego. Oczywiście można także zainstalować Gboard, czyli klawiaturę od Google'a. Niestety na moim Huawei'u miałem jakieś dziwne problemy z jej uruchomieniem. Teraz pokażę, jak zainstalować dodatkową klawiaturę i jak się pomiędzy nimi przełączać. Klawiaturę instaluje się tak, jak normalną apkę ze sklepu Play. Po wyszukaniu odpowiedniej pozycji należy kliknąć przycisk Zainstaluj, a po zakończeniu instalacji należy kliknąć przycisk Otwórz. Teraz wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. W pierwszym kroku włączam moją nową klawiaturę. Ostrzeżenia, które pokazują się na ekranie, mówią o tym, aby nie instalować klawiatur z nieznanych źródeł. Złośliwe oprogramowanie tego typu może przechwytywać wprowadzane dane, takie jak loginy i hasło. W drugim kroku wybieram domyślną klawiaturę dla tabletu. W moim przypadku będzie to OpenBoard. W ostatnim kroku można skonfigurować opcje dodatkowe, a można także zakończyć instalację. Od tego momentu domyślną klawiaturą w systemie jest OpenBoard, a Scratch Junior, jak widać, działa już poprawnie. Jeśli w przyszłości chciałbyś zmienić apkę klawiatury na poprzednią, to można to zrobić w menu opcji. W przypadku tabletu Huawei z nakładką MUI należy z górnej belki wybrać menu opcji ikoną koła zębatego. Następnie w menu system, czyli ostatniej pozycji po lewej stronie, wybieram pod menu język i wprowadzanie. W oknie, które się otworzyło, mogę skonfigurować opcje wszystkich dostępnych klawiatur, a także zmienić domyślną klawiaturę klikając pozycję klawiatura domyślna. Aby na stałe wyłączyć wybraną apkę klawiatury, wybieram opcję klawiatura wirtualna, a następnie dodaj klawiaturę wirtualną. W tym miejscu przełącznikiem mogę włączyć lub wyłączyć wybraną klawiaturę. W urządzeniach Samsunga zarządzanie klawiaturami znajduje się w innym miejscu. Z górnej belki wybieram opcję klikając koło zębate, a w menu wybieram pozycję zarządzanie ogólne. Następnie wybieram menu język i wprowadzanie. Od tego momentu konfiguracja wygląda identycznie jak w Huawei. Jeśli miałeś podobny problem, to mam nadzieję, że pomogłem. U mnie na szczęście już działa, z czego bardzo się cieszę, bo bez możliwości edycji tekstu w dymkach nie dam rady zakodować opowiadania, a o tym miał być następny film. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na inne filmy o kodowaniu w Scratch Junior, które możesz znaleźć na moim kanale.